Witam. Z całą powagą zabieram głos odnośnie katastrofy smoleńskiej. 12. rocznica minęła 10 kwietnia. 12 lat i non-stop słyszę w internecie, w telewizji zamach, wybuchy. Ludzie, żeby ta brzoza, na którą ten samolot wpadł, nie była powodem trzeciej wojny, dlatego światowej, dlatego zabieram głos. Drodzy Państwo, jeżeli samolot leci i widzi brzozę, to albo ją omija, albo nabiera wysokości. Oczywiście jak widzi ją z daleka. A dlaczego nie widział brzozy pilot? Bo była mgła. Nie było warunków do lądowania. Nie było warunków. Skoro nie było warunków do lądowania, należało zawrócić do Warszawy, to nie jest daleko. Nie pamiętam, ile tam było. Godzina czy dwie. Zawrócić do Warszawy, kawę wypić, poczekać i uroczystość przenieść na godziny południowe. W południe zrobić. Co by zależało, tą uroczystość, która była o godzinie 10, zdaje się, przenieść na godzinę 13. Co by zależało? Harcerze, którzy stali z tym sztandarem, poszliby zrobić siusiu, zjeść coś gorącego, wypić, bo to było zimno, poczekać, aż będą warunki do lądowania. I bo mówią, że to niemożliwe, żeby skrzydło odpadło od brzozy. Ale kto leci samolotem po brzozach? Pytam się. Leciał po brzozach, bo była mgła. Nie widział tej brzozy wcześniej. I od co? Jak ktoś wpada samochodem na drzewo i ginie, to najlepiej powiedzieć do ubezpieczalni, że był wybuch, tak? Że w samochodzie był wybuch i kierowca wpadł na drzewo. Przestańcie już jątrzyć w Europie. Jesteśmy rodziną, trzeba szukać pokoju i dążyć do niego. A nie oskarżyć, to wy jesteście winni. Zwróćcie Państwo uwagę, jak ktoś pokazuje na kogoś palcem, że jest winien, to jeden palec jest na tego winnego, a trzy palce na tego, który mówi. Jeszcze raz pokażę. On jest winien. A trzy palce na tego, który mówi. Widzicie? Tak. Trzeba było zawrócić, była mgła i uroczystość przenieść. Się nic nie stanie, jak się uroczystość przeniesie na 3 godziny później, w godzinach południowych. I to była przyczyna. Ten tak zwany upór, że musi być teraz lądowanie, bo już wszyscy czekają. Takie zauroczenie, takie jakby zakochanie się w tej chwili. Tak jakby już potem czas nie istniał. To zakochanie to mi się kojarzy, drodzy Państwo, słyszałem takie zdanie, że jak ktoś ma tak, jak się zakocha i mam mrówki w brzuchu i na plecach, to znaczy, że ewakuuje się zdrowy rozsądek. Jak się ktoś zakocha i ma, czuje mrówki w brzuchu i na plecach, to zdrowy rozsądek się ewakuuje. I przyczyną katastrofy był brak zdrowego rozsądku. Tak na koniec pozwolę sobie jeszcze, żeby nie było tak drastycznie, taki znam kawał z lat dziecięcych, ale pozwólcie, że go powiem. Samolot leciał u góry i pasażer pyta się stewardessy, gdzie jest łazienka, bo chciał do łazienki iść. Prosto w prawo i na lewo. On poszedł, a pomylił prosto w lewo i na prawo i tam był luk bagażowy, taki otwór do walizek i on dokonał swojej potrzeby do tego otworu. A to był piętrowy ten luk. I na dole tam stewardessa coś robiła i patrzy, co się dzieje i miotło potraktowała. No i ten pasażer po skończeniu już wrócił do pilota i mówi: panie pilocie, pan za nisko lata, bo samolot od drzewa zahacza. Tak. Życzę wszystkim wesołych świąt i ten zdrowy rozsądek, nie jątrzcie. Jesteśmy braćmi, dziećmi Boga. Dziękuję za wysłuchanie.